Microsoft OneNote może być używany do robienia wycinków ekranu. W tym celu wystarczy kliknąć polecenie Wycinek ekranu, które znajduje się w zakładce Wstawianie. W tym momencie ekran lekko blednie, a Ty możesz zaznaczyć obszar, który chcesz wyciąć. Następnie trafia on automatycznie do sekcji w OneNote, z poziomu której wybierana była opcja Wycinek ekranu. Szybszym i łatwiejszym sposobem jest użycie skrótu Windows Shift S. W trakcie surfowania po internecie wystarczy wcisnąć tą kombinację klawiszy i zaznaczyć interesujący obszar. Wycinek automatycznie ląduje w schowku, co pozwala na jego wklejenie w dowolnej aplikacji, na przykład w dokumencie w programie Microsoft Word.